Rise and shine, jak to mówią. Dzisiaj będzie ciężko. Mamy zajęcia od 10 do 19.40. So, hard. 8.30. Chciałam wcześniej jeszcze poczytać fizjologię, ale się chyba nie uda. I pojadę i tak wcześniej, coś tam porobię i potem zaczynamy biochemią, kolejną biochemią i fizjologią wieczorem, więc będzie ciężko, zdecydowanie. Taki życiowy update. Potem jak wróciłam z Londynu, to mieliśmy jakiś taki, nie wiem, ciężki tydzień. Ostatnio dla mnie w ogóle jest ciężko na tych studiach i z niczym się nie wyrabiam. Nie wiem, jak ludzie to robią, że się wyrabiają, ale I don't know, jakby czuję, że jestem cały czas w tyle ze wszystkim. I zbliża się wielkimi krokami nasz kolokwium z fizjologii, z drugiego bloku, do czego też jestem nieprzygotowana, więc nauka będzie ostra. Nieważne, jak głupio by to brzmiało, to mam wrażenie, że przygotowanie jakby stroju, który nie będzie dresem i takie w miarę ogarnięcie się, jak nie ogarniasz swojego życia, to jest taki clue totalny. Bo nie wiem, przynajmniej ja się czuję bardziej zdatna do funkcjonowania, jakkolwiek się ogarnę, wiesz, na cały dzień zajęć. Makaron pesto z groszkiem, żeby nie było aż tak źle, że makaron z pesto to jest jeszcze groszek. Uznajmy, że tam jest jakieś białko. Drugie, snacks, marchewka. Hummus biorę cały, bo jakby jestem zbyt leniwa, żeby go pokroić, znaczy spakować oddzielnie. I tu mam granolę z jogurtem. Biorę jeszcze dwie mandarynki, jabłko i mam nadzieję, że mi to starczy do wieczora. Ostatnio to, co mam wrażenie, to to, że spory minus nagrywania na YouTubie polega na tym, że ludzie wiedzą jakby, co robisz. I ludzie są tacy, o mój Boże, jak ty jesteś ogarnięta i wszystko robisz super, a ja jestem taka... Z minusów muszę trzymać mój rower w pokoju ostatnio i to mi się nie podoba, bo zajmuje mi dosłownie tonę miejsca. Wydaje mi się, że mogę być zamieszczona, więc zmieniłam bluzkę, bo tamta obciskała mi pachy i jak sobie myślę, że miałabym żyć z nią przez cały dzień, to jednak dziękuję. Więc biorę dużą, oversize'ową marynarkę, buty i lecimy. Skończyłam biochemię pierwszą i teraz będzie druga biochemia, która będzie trwała za 3 godziny. Witam Was, kochani, w piątek po pewnej przerwie i dzisiaj będzie dużo się działo, bo za godzinę mam pierwsze zajęcia, epidemiologię, która trwa 5 godzin i jest absolutnie bez sensu, więc będę czytać inne rzeczy na tym przedmiocie, a potem idę do pierwszaków. Więc idę do pierwszaków na anatomię. Po tej anatomii mam teatr, tylko jeszcze będę musiała gdzieś posiedzieć, poczekać chwilę. No i idziemy z Kacprem na grę, tak się nazywa sztuka. Kończymy gdzieś bardzo późno wieczorem, więc nie wiem, gdzie wrócimy i gdzie będziemy spać, ale takie są na razie plany. Dobra, a więc skończyłam biochemię i było super fajnie, bo była ekstra pani, która mówiła nam tak troszeczkę, co powinniśmy umieć na kartkówkę wcześniej, więc czadersko, ponieważ Hala miała 5 punktów, a jest generalnie tak, że musimy dobić do 55 punktów, żeby dostać jakby dopuszczonym do egzaminu, a ja mam 37,5, coś takiego na razie, więc chciałabym dobić do tego i być pewna, że piszę egzamin. W każdym razie bardzo się cieszę, że ta pani była, bo była ekstra. I jeszcze skończyliśmy wcześniej zajęcia, więc jest godzina 11.20 chyba, a mamy
następne zajęcia o 17.30, więc teraz będę w bibliotece siedzieć, uczyć się i mam dobry humor. Dobra, powiem wam coś, ale nie mówcie nikomu. W każdym razie zapomniałam rękawiczek z domu i ja najczęściej na uczelni jeżdżę rowerem, więc wziąłem dzisiaj skarpetki. Jakby, nie wiem, czy to bardzo widać, że to skarpetki. Czy reaguje na hipoksemię, czy tak jak większość z nas reaguje na hiperkapię? Dzień dobry, idziemy na ramenik. Znowu, nie wiem czemu zawsze chodzimy na ramen na tych vlogach. Ale tak, wracam właśnie z fizjologii. Dzisiaj było bardzo ciekawie. Ale ja jeszcze poczekam, muszę kostkę. Nie jest 9.30, ja mam o 10 angielski na Banacha, a jestem w centrum i mam mokrą głowę. Wróciłam teraz, zjemy lunch i chyba pojedziemy do biblioteki. Jest u mnie Kacper dzisiaj, dzisiaj jest też Dzień Kobiet. Ktoś mi może powiedzieć, dlaczego bluzy dla chłopów są 10 razy lepsze i 10 razy wygodniejsze i jakby są takie comfy i się czujesz taki... Chcę jutro pójść do biblioteki, więc szykuję swoje jedzenie i tu zrobiłam po prostu namaczaną owsiankę z pomarańczą, cynamonem, erytrytolem i gorzką czekoladą z orzechami. A na obiad sobie robię marchewkę. Mam tu takie coś aż sznycle roślinne i ugotuję do tego ryż. Dzień dobry. Jest wtorek i mam dzisiaj tylko biochemię. Mam seminarium i ćwiczenia, więc zaczniemy od... Jest 8 na 10 i zaczniemy od nauczenia się na semkę, więc robię prezentację z biochemii. Chciałabym obejrzeć wykład, ale jakimś cudem nie mam wykładu, a powinien już być. Umyłam się, zrobiłam maseczkę, zaraz zrobimy jeszcze śniadanie i dzisiaj zastanawiam się jeszcze, żeby pójść po zajęciach do biblioteki, żebym nie przyszła i nie padła tutaj, więc może pójdę do biblioteki. Ostatnio właśnie miałam niestety taki trochę gorszy czas i absolutnie jakby ciężko było się uczyć i nawet nie jest tak, że właśnie ciężko jest przez to, że nauka, tylko ciężko jest przez to, że mam takie trochę problemy rodzinne i w ogóle, więc uczenie się przychodzi okropnie, więc mam ogromne zaległości, a niedługo kolokwium z fizjologii. Spadła mi też motywacja do nagrywania, no bo jak człowiek jest taki ble i smutny, no to nie chce mu się nagrywać. Więc mam zaległości
duże z nauki, ale spróbujemy się podnieść, żebym zdała ładnie to kolokwium najbliższe i żebym mogła back on the track, you know. No. Z biochemii generalnie mamy takie punkty, które trzeba uzbierać, żeby móc napisać egzamin i bardzo bym chciała już dobić do tego punktów, żeby mieć z głowy, więc muszę to przeczytać, ale to ma 90 slajdów, więc w sumie sporo. Bierzemy się za pracę. I na śniadanie sobie szykuję z niej jajka z ogórkiem, tak jak zwykle. Spakuję sobie trochę tej granoli. Dwa jajka, chleb, ogórek i jakieś zioła. Słyszałam plotkę, że dzisiaj ma być ładnie i jak na razie to jest, więc założę cieńszy płaszcz. Mam nadzieję, że to nie będzie zła decyzja. Ale i tak, czapa, rękawiczki, ukryłam ostaty narciarskie, bo jeżdżę na rowerze. So, let's go! Obejrzałam teraz jeden wykład, ale to nie był wykład na dzisiaj, tylko z zeszłego tygodnia. A ten na dzisiaj jakoś wstawili późno i teraz zaczęłam go oglądać, ale trwa półtorej godziny, a ja mam 40 minut do zajęć, więc raczej go nie obejrzę. W sensie na pewno będę oglądać na przyspieszeniu 2, ale muszę jeszcze wynieść śmieci i zdążyć na zajęcia. Jeszcze słucham wykładu, ale zaraz będziemy iść na biochemię. Idziemy na biochemię i teraz mam wejściówkę. Trochę nie umiem. Idę właśnie w deszczu do biblioteki SGH i no nie da się tam zbytnio dojechać, więc idę w deszczu. Nawet mój konturek się poddał, bo nie wiem dlaczego, ta strona jest ok, kolejna wygląda tak, a kolejna jest ok. Wracając, zeszłam sobie do Rossmana i kupiłam jakąś taką pastę z czymś na jutro, żeby sobie zrobić coś do jedzenia, bo już prawie nic nie mam w lodówce. Kupiłam taki krem do rąk. Uważam, że on jest super dobry, w sensie mega dobrze działa, a ja mam zawsze rozwalone ręce. I kupiłam sobie to mleko i o dziwo kosztowało chyba 5 zł 40 groszy, co jest całkiem dobrą ceną za wegańskie mleko. Włączę sobie do jedzenia właśnie Grey's Anatomy i chyba trochę też po prostu poleżę, bo jestem super zmęczona i boli mnie gardło jeszcze i głowa i tak trochę czuję się przeziębiona. No, a muszę się jeszcze dzisiaj uczyć. Chciałam przyjść na siłownię, ale nie wiem, bo jestem tak zmęczona, jeszcze jestem trochę chora i nie wiem, czy pójdę rano. I to jest taka cośala potrawka, ale wyszła bardziej zupa. I wziąłam po prostu słoik warzyw, takich gotowanych od mojej babci. Gotowałam ryż, dałam do tego mleczko kokosowe, ciecierzycę, imbir i curry. Dzień dobry. Jest środa i rozchorowałam się. Dzisiaj przynajmniej czuję się gorzej niż się czułam w weekend. W weekend Kacper przyjechał i miał
katar i powiedział, że no pewnie alergia, ale okazało się, że chyba jednak nie alergia, bo następnego dnia ja się obudziłam z katarem, ale na szczęście dzisiaj byłam na ostatnich zajęciach, bo trochę sobie poprzekładałam, w związku z tym też, że miałam ortopedę jutro mieć i w ogóle, więc na szczęście skończyłam dzisiaj już zajęcia i wróciłam do siebie do domciu i teraz będę próbowała trochę wyzdrowieć. Teraz już wyglądam lepiej, ale generalnie przez cały ten dzień wyglądałam tak bardzo i bolała mnie głowa, więc teraz przyjechałam do domku i korzystam z tego, że mam takie ekskluzywne rzeczy jak pomarańcze i cytryny tutaj i miód, więc zrobiłam sobie taką turbo dużą, pyszną herbatkę. Jeszcze moja mama kupiła teraz herbatki jakieś takie karmelowe i po prostu pachną przecudownie, więc zrobiłam sobie herbatkę, zrobiłam sobie kanapeczki z hummusem, zaraz wam pokażę bliżej i założyłam wygodny outfitik, to znaczy spodnie od piżamy, Birkenstocki. Pani ortopeda powiedziała, że powinnam nosić Birkenstocki najczęściej jak mogę, więc chodzę w domu. Mimo tego, że no jakby jestem chora i najchętniej to bym po prostu leżała i nic nie robiła jak na seriale, no to nie mogę, bo mam zaliczenie w przyszłym tygodniu i po prostu muszę to umieć, więc i tak muszę się wziąć do roboty. Jak tak podsumowałam sobie to, ile powinnam zrobić do tego kolokwium, to już powinnam przeczytać, nauczyć się około 500 stron, żeby z takim okej, raczej umiem. Let's go. Chorowity obiadek, czyli kanapki z hummusem i ogórkiem. I tak wygląda ta herbatka. Dałam sobie najpierw imbir, potem właśnie jakieś takie herbaciane listki i cytryna, pomarańcza. Później jeszcze drugą wersję może sobie zrobię z maliną i dałam taką dużą łyżkę miodu, żeby stanąć na nogi. Jak jem, to może sobie jeszcze włączę Grey's Anatomy. Dzień dobry, właśnie sobie zrobiłam śniadanie. Owsianka z pomarańczą, mandarynką, jakimiś orzechami i trochę czekolady. I ona jest białkowa, bo dałam do niej odżywkę wegańską, czekoladową z cynamonem. Robię sobie właśnie przerwę na zrobienie kawy, znaczy kolejnej kawy. I nie wiem, jakoś mi strasznie wolno idzie, jest godzina 15, a ja przeczytałam z 15 stron od rana. Co i tak jakby nie jest moim najgorszym wynikiem, bo jestem chyba najwolniej czytającą osobą na świecie. Serio. W sensie, ja nie umiem szybko czytać. Na razie właśnie zastanawiam się, co zjeść na taki lunch, bo jest 15, już jestem głodna, bo zjadam owsiankę. Potem zjadam jeszcze popcorn, którego nie nagrałam, bo miałam wyłączony telefon, żeby się uczyć. Powiem wam szczerze, że się czuję lepiej niż się czułam wczoraj na pewno. Przynajmniej teraz. So, that's great. Mój chłopak sobie zrobił kolczyka w nosie, co mi się strasznie nie podoba. I mamy spina o to. I jest spina, że nie jestem supportive girlfriend. Co jeszcze? To jest taki, na razie robię, kończę konturka z serca, w sensie z krwionośnego, ale bez krwi. Potem będę robić prezentację z krwi, czyli tam morfologia, wszystkie te wiecie, ile tam co powinno być i w ogóle, a jak jest coś źle, to dlaczego. Więc to później będę robić, a na razie jestem na krążeniu wieńcowym. No więc właśnie jestem na 86 z 93 stron z tego serca, w sensie ja to tak nazwałam, to jest po prostu część krwionośnego. Taki protip jeszcze, jak siedzicie i się uczycie, po prostu siedzicie w pokoju, robicie cokolwiek, pracujecie i w ogóle, to przynieście sobie taki ogromny dzbanek z wodą. I ja miałam go nalanego do jakby całego rano i już tyle wypiłam. Po prostu jak jest cały czas przy mnie, to sobie dolewam i piję, a tak to jakby było, trzeba pójść do kuchni i nalać wodę znowu, to by mi się nie chciało. Tutaj miałam jeszcze wcześniej orzeszki, które jadłam. Patrzcie, jakie ładne tulipany. Beautiful. No właśnie, jeśli chodzi o patofizję, to ja się uczę z tego. Z krwi tutaj było chyba z 60, znaczy z serca było 60 parę stron i to strasznie długo robiłam, ale uważam, że spoko jest napisana ta książka. W sensie nieprzyjemne, bo nie ma w ogóle obrazków, ale jest git. To, co bym jeszcze chciała zrobić ten weekend, to jest to. To jest taki skrypt, który kiedyś zrobiła uczelnia i ja go jeszcze nie przerabiałam. Kupiłam go od kogoś kiedyś przy kupowaniu książek na drugi rok. I tu są jakieś zadanka jeszcze. Przyszła do mnie paczka. Zamówiłam sobie kolczyki z tej firmy.